Gdy popatrzymy sobie na różne ikony czy obrazy przedstawiające Jezusa, to musimy stwierdzić, że był to całkiem przystojny facet. Tak przynajmniej twierdzą moje koleżanki. Jak się jednak okazuje, starożytni chrześcijanie twierdzili, że Jezus był brzydki. Dzisiaj się temu przypatrzymy. Ja jestem Damian, to jest kanał Religia Bejściemy. Serdecznie Was zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Jeżeli materiał Wam się spodoba, nie zapominajcie zostawić subskrypcji. A jeżeli zechcecie postawić nam kawę, to link do portalu Bajkofi znajdziecie w opisie pod filmem. Serdecznie dziękujemy! Tak, wiem, podobny film już w przeszłości powstał, ale temat jest na tyle interesujący, że postanowiłem go odświeżyć. Nie bójcie się, zawarłem tutaj nowe informacje, więc nawet ci, którzy obejrzeli poprzednią produkcję, znajdą tutaj coś nowego. Na wstępie chciałbym przypomnieć, że nie posiadamy żadnego tekstu z pierwszego wieku, który opisywałby wygląd Jezusa. Nie wiemy, czy był wysoki, czy niski, czy miał długie włosy, czy może krótkie włosy, czy był atrakcyjny, czy brzydki. Jest to o tyle zastanawiające, że starożytni biografowie z reguły opisywali wygląd swoich bohaterów. Najwcześniejsze informacje, które posiadamy na temat wyglądu Jezusa pochodzą z II wieku. Na początku przybaczmy się, co napisał przeciwnik chrześcijan Celsus w swoim dziele Prawdziwe Słowo albo Prawdziwa Doktryna spisanym gdzieś w latach 70. II wieku. Jeśli duch Boży był zamknięty w ludzkim ciele, należałoby założyć, że to ciało z pewnością różniło się od innych ciał rozmiarem, albo pięknem, albo siłą, albo głosem, albo atrakcyjnością, albo siłą przybicia. Niemożliwe jest bowiem, aby ciało zawierające jakąś cząstkę boskości wyglądało tak samo jak ciało kogokolwiek innego. Jednak oni mówią, że ciało Jezusa było takie samo jak ciało innych ludzi, lub nawet że Jezus był niski, brzydki i niczym się nie wyróżniał. Widzimy zatem, że według Celsusa Jezus nie mógł być wysłannikiem Boga, gdyż ciała, w których mieszka Duch Boży są po prostu piękne, a ciało Jezusa było brzydkie. No dobra, ale skąd Celsus wziął przekonanie, że Jezus był brzydki? Według Orygenesa wziął to z księgi Izajasza. Jeśli prorok Izajasz napisał, że widzieliśmy go, a nie miał on wdzięku ani blasku, to Celsus przyjmuje to proroctwo jako odnoszące się do Jezusa. Chodziło dokładnie o ten fragment. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu by nam się podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, i śmieliśmy go za nic. Nie wiemy jednak, czy Celsus rzeczywiście wziął te informacje od Izajasza. On sam nigdzie tak nie napisał, napisał tylko, że oni mówią. Ale kim byli oni? Profesor Morton Smith twierdzi, że Celsusowi chodziło tutaj o Żydów. Mieli oni wszakże powody, aby zdyskredytować Jezusa. Może tak, może nie. Inni historycy doszli do przekonania, że Celsus najprawdopodobniej wziął te informacje od chrześcijan. Oto z reguły, gdy w swoim dziele pisał Oni mówią, miał na myśli poglądy chrześcijan, które wyśmiewał. Haha, hihi. Hi". Także przed interesującym nas fragmentem opisywał poglądy chrześcijan. Czemu nagle i bez żadnej informacji miałby zmienić przedmiot swojej analizy? Zresztą zachowały się teksty chrześcijańskie z tamtego okresu, które potwierdzają to, co pisał Celsus. Ireneusz z Lyonu pisał o Jezusie tak. Był człowiekiem pozbawionym uroku, jawił się jako słaby i pozbawiony wdzięku człowiek. Możemy więc założyć, że Celsus rzeczywiście wziął te poglądy od chrześcijan. Pytanie jednak brzmi: skąd chrześcijanie wiedzieli, jak wyglądał Jezus? Wiem, że brzmi to zabawnie, ale poczekajcie. Ireneusz, opisując wygląd Jezusa, bazował na księdze Izajasza i prawdopodobnie nie wiedział, jak wyglądał historyczny Jezus. Podobnie jak inni chrześcijanie, szukał odniesień do Jezusa w greckim tłumaczeniu Biblii hebrajskiej, i nawet jeżeli te odniesienia nie do końca pokrywały się z historyczną rzeczywistością, to były dla chrześcijan arcyważne. Ktoś oczywiście może powiedzieć, że wcześniejsze pokolenia chrześcijan z pewnością powiedziały Ireneuszowi, jak wyglądał Jezus. To, że akurat ten rysopis pokrywał się z księgą Izajasza, no cóż, bywa. Nie jest to takie proste. Oto Ireneusz wierzył w rzeczy o historycznym Jezusie, które my dzisiaj uznajemy za nieprawdziwe. Zobaczmy, co napisał o wieku Jezusa. Żydzi odpowiedzieli mu: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Taki argument można odnieść do kogoś, kto przekroczył już wiek 40 lat, ale jeszcze nie osiągnął 50 roku życia, choć nie jest od niego oddalony. Jak więc widzimy, według Ireneusza, Jezus był nieco przed 50, gdy zmarł na krzyżu. Czyżby wcześniejsze pokolenia chrześcijan nie powiedziały mu, jak było w rzeczywistości? Być może, jak w przypadku wieku Jezusa, tak i w przypadku wyglądu Jezusa, Ireneusz nie miał dostępu do rzetelnych informacji. Nie był to zresztą jedyny chrześcijanin z tamtego okresu, który opisywał wygląd Jezusa poprzez odniesienie do księgi Izajasza. To, że nasz pan nie był przystojny z wyglądu, poświadcza duch przez Izajasza. W późniejszych latach wcale nie było lepiej. Gdy Jezus przyszedł po raz pierwszy, nie był nawet przystojny. Jego postać niczym się nie wyróżniała. Jezusowi brakowało chwały czy wdzięku, jeżeli chodzi o wygląd. Tak jak przypowiedział to Izajasz. Tertulian posunął się nawet dalej i w oparciu o psalm 22 porównał Jezusa do robaka. Heretycy zaprzeczają niższej naturze Chrystusa, który twierdził o sobie, że nie był człowiekiem, ale robakiem. Chodziło dokładnie o ten fragment. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. Przywołam jeszcze dwa inne świadectwa, ale one w sumie nic nie zmienią. Pierwsze przyjście Jezusa miało miejsce w niczym niewyróżniającym się ciele, jak przepowiedział to Izajasz. Widzieli Jezusa pokornego, spokojnego, niskiego stanu, pozbawionego urody. Według profesorki Joan Taylor, to jak chrześcijanie w II wieku konstruowali sobie postać Jezusa, wynikało z ich interpretacji Księgi Izajasza, a nie z tego, jak tę postać zapamiętano. Po lekturze Księgi Izajasza chrześcijanie wywnioskowali, że Jezus nie tylko nie był przystojny, ale prawdopodobnie był całkiem brzydki. Cały ten proces opisywania Jezusa jako brzydkiej postaci swoją kulminację osiągnął w średniowieczu. Jezus według starosłowiańskiego tłumaczenia dziejów wojny żydowskiej przeciwko Rzymianom autorstwa Józefa Flawiusza był tak brzydki, że ludzie się go bali. Był łysiejący, niski, miał złączone brwi, słabą brodę oraz garba. Jak jednak tłumaczono sobie powody, dla których Jezus zdecydował się przyjść na świat w brzydkim ciele? Według Tertuliana tylko w ciele pozbawionym chwały, urody, piękna Jezus mógł wypełnić swoją misję. Tylko w brzydkim ciele mógł wypełnić swoją misję. Czy ktokolwiek odważyłby się dotknąć ciała Chrystusa nawet małym palcem, gdyby odznaczało się ono niezwykłą naturą czy pięknem? Albo czy ktokolwiek odważyłby się splunąć mu w twarz, gdyby Jezus sam siebie nie poniżył? Istniało jeszcze jedno bardzo ciekawe wytłumaczenie. Otóż według Klemensa Aleksandryjskiego, Jezus nie chciał swoim pięknem odciągać ludzi od swojego przesłania religijnego. W starożytności sądzono, że myśliciel religijny albo filozof po prostu nie mógł być piękny. Przykładowo nikt nie chciał uwierzyć, że rzymski pisarz Apulejusz był prawdziwym filozofem, ponieważ był to bardzo przystojny facet. Z powodu jego zewnętrznego piękna oskarżano go o praktykowanie magii. Teraz już wiem, czemu mówią na mnie Harry Potter. Prawdziwy filozof nie miał czasu na dbanie o wygląd. Istniało nawet przekonanie, że prawdziwy filozof nigdy nie używa grzebienia. Alkifron donosił, że stoik Etaokles miał włosy w nieładzie, nieprzystrzyżoną brodę i ogólnie był brudasem. Podobnie Jezus według niektórych relacji także nie dbał o wygląd zewnętrzny. Jezus był włóczęgą, wyrzutkiem, który włóczył się z haniebnie zaniedbanym ciałem. W życiu chodziło o coś innego niż o urodę. Epiktet w pierwszym wieku nauczał, że to, co czyni mężczyznę pięknym, jest postępowanie zgodne z rozumem oraz prawidłowy osąd moralny. Mniej więcej w tym samym czasie w jednym z tekstów chrześcijańskich możemy odnaleźć takie słowa. Nie troście się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czy macie się przyodziać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Widzimy zatem, że Jezus miał wiele wspólnego ze starożytnymi filozofami. I nie jest to tylko moja opinia, dostrzegali to także starożytni chrześcijanie. W Ewangelii Tomasza czytamy: Jezus powiedział swoim uczniom: Porównajcie i powiedzcie mi, kogo wam przypominam. Odpowiedział mu Mateusz: Jesteś podobny do miłującego wiedzę filozofa. Ciekawą praktykę łączącą Jezusa z filozofami, znajdujemy także u Karpokratów. Ukoronowali obrazy i po pierwsze przedstawiające Jezusa i ustawili je w jednym rzędzie z obrazami filozofów świata a mianowicie z obrazami Pitagorasa, Platona, Arystotelesa i resztę. Według Karpokratów Jezus nie odróżniał się, jeżeli chodzi o wygląd, od innych ludzi. Utrzymują oni, że Jezus był synem Józefa i wyglądał tak samo jak inni ludzie, z wyjątkiem tego, że przewyższał innych, ponieważ jego dusza silna i czysta pamiętała to, co widziała w sferze niestworzonego Boga. Istnieje także możliwość, że nawet oni sądzili, że Jezus nie był przystojny. Otóż Ireneusz zarzucał karpokratom wiele rzeczy, ale nigdy im nie zarzucił tego, że nieprawidłowo przedstawiali oni Jezusa. A prawdopodobnie widział ich po popiersia przedstawiające Jezusa. Także Celsu znał poglądy karpokratów i wiedział, jak przedstawiają oni Jezusa. Gdyby istniały duże rozbieżności co do przedstawień Jezusa, to Celsus z pewnością by ten fakt wykorzystał, aby wbić kolejną szpilkę w wierzeniach chrześcijan. Nie rozróżnia on wszakże pomiędzy ortodoksyjnymi chrześcijanami, a tymi, którzy zostali zepchnięci na margines i stali się heretykami. Dla Celsusa wszyscy chrześcijanie to jedno. Widzimy zatem, że różni chrześcijanie oraz ich przeciwnicy twierdzili w II wieku, że Jezus nie był atrakcyjny. Zobaczmy jeszcze, o co chodziło z tym zarzutem, że Jezus był niski. On także pochodził z Księgi Izajasza. Surprise, surprise! surprise. W greckim tłumaczeniu tego dzieła czytamy, że głównemu bohaterowi czegoś brakuje i że jest jak dziecko. W przekonaniu chrześcijan z II wieku chodziło tutaj o wzrost Jezusa. Taka perspektywa szczególnie stała się popularna wśród syryjskich chrześcijan. Według żyjącego w IV wieku Efrema Syryjczyka, Jezus mierzył zaledwie trzy łokcie. W zależności od regionu geograficznego jeden łokieć mierzył od 45 do 53 cm, więc nawet jeżeli przyjmiemy tą najbardziej optymistyczną wersję, to Jezus mierzył niecałe 1,60 m 53 plus 53 106. Tak, zgadza się z matematyki w liceum 2. Żeby jednak nie było tak negatywnie, to wspomnę, że według Origenesa Jezus był bardzo przystojny. On jednak także zbudował to przekonanie w oparciu o Biblię. Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na Twoich wargach. Przeto pobłogosławił Tobie Bóg na wieki. Dodatkowo połączył on przekonanie, że Jezus mieszkał w pięknym ciele, ze swoją nauką o preegzystencji dusz. Czyż nie jest rozsądnie założyć, że istnieją pewne tajemne zasady, według których każda dusza, która wchodzi do ciała, czyni to zgodnie ze swoimi zasługami oraz wcześniejszą postawą? Jest zatem prawdopodobne, że ta dusza, której życie na Ziemi było bardziej pożyteczne niż wielu innych, potrzebowała ciała, które nie tylko wyróżniało się wśród pozostałych ludzkich ciał, ale także je przewyższało. Jeżeli kogoś interesuje temat preegzystencji dusz, to zapraszam do obejrzenia filmu o reinkarnacji w chrześcijaństwie. Znajdziecie go tutaj. Albo tutaj. Orygenes stwierdził, że piękno Jezusa mogli dostrzec tylko ci, którzy byli na wyższym duchowym poziomie. Jego postać nie była taka sama dla wszystkich, ale zmieniała się w zależności od indywidualnych możliwości patrzącego. Wszystko więc zależało nie od tego, jak Jezus wyglądał, ale kto patrzył. Podobną opinię o zmieniającym się ciele Jezusa znajdziemy w apokryficznym dziele dzieje Jana, które zostało spisane prawdopodobnie. W drugim wieku w Egipcie. A kiedy opuściliśmy to miejsce, chcąc ponownie za nim podążyć, ukazał mi się łysy, ale z gęstą brodą. Lecz Jakubowi ukazał się jako młodzieniec, którego broda dopiero zaczynała rosnąć. Próbowałem zobaczyć go takim, jakim był i nigdy nie widziałem, żeby jego oczy się zamykały, a cały czas były tylko otwarte. Czasami wydawał mi się małym i nieatrakcyjnym mężczyzną, a innym razem był jak człowiek sięgający do nieba. Kiedy siedziałem przy stole, brał mnie na swoją pierś i czasami jego pierś wydawała mi się gładka i delikatna, a czasami twarda jak kamień, także byłem zakłopotany własną percepcją. To jak w końcu wyglądał Jezus? Gdybyśmy tylko mieli wehikuł czasu i potrafili przenieść się w czasie i spotkali tych starożytnych chrześcijan, to i tak byśmy nie wiedzieli, bo były różne opinie. Najprawdopodobniej jednak Jezus był po prostu przeciętny i niczym się nie wyróżniał. Jeżeli ktoś był przystojny, to o tym się pisało. Jeżeli był brzydki, to także się o tym pisało, aby odeprzeć zarzuty przeciwników. Jednak autorzy chrześcijańscy z I wieku po prostu milczeli. Skoro nikt go nie opisał, to prawdopodobnie nie było czego opisywać. Kurde, czerwone oczy, będę miał teraz. Pamiętajmy, że Jezus staje się brzydki dopiero w drugim wieku, a piękny staje się jeszcze później. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Do następnego, buziaki!